18 czerwca wspominamy świętego Amanda z Bordeaux, biskupa. Amand urodził się pod koniec IV wieku w mieście Bordeaux w południowo-zachodniej Francji. Jako młodzieniec ze zapałem czytał i studiował Pismo Święte. Z rąk świętego Delfina, biskupa, otrzymał święcenie kapłańskie. Sam przygotował do chrztu m.in. świętego Paulina z Noli, z którym później się zaprzyjaźnił. Zachowało się kilka listów, które pisali do siebie. Około 404 roku Amand został biskupem w mieście. Na krótki czas zrezygnował z posługi na rzecz świętego Seweryna, ale po jego śmierci powrócił do posługi biskupiej do około 431 roku, czyli końca swojego życia. Amand z Bordeaux jako biskup występował w obronie wiary. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Amanda biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.